Kinga. Gratulacje, złoty medal. W finale bardzo spokojna, przemyślana walka, bez podpalania. Punktowałaś jak tylko mogłaś. Taki był plan? Tak, taki był plan. No teraz po Mistrzostwach Europy przedłużyliśmy tylko cykl treningowy. Skupiliśmy się na różnych detalach i, no i plan wiadomo był tutaj zrobić złoty medal, przyjechać i odpoczynek. No właśnie, przedłużenie tej formy po mistrzostwach było jakimś problemem, bo to zawsze jest, wiesz, ten okres startowy, później jest kilka roztrenowania. Jak to u Ciebie było? No właśnie, u mnie najgorsze po prostu było zrobienie tej wagi, ale no, treningi wiadomo, takie na luzie i tylko, żeby właśnie przytrzymać ten cykl treningowy. Jak w ogóle się odnajdujesz w turniejach kilkudniowych? No bardzo dobrze. Ja ogólnie lubię turnieje i w ogóle... Lubisz się bić? Lubię się bić po prostu, tak. Czyli czym więcej walk, tym lepiej dla Ciebie? Tak, tak. Walka finałowa to była ta najtrudniejsza? Tak, walka finałowa z Martyną Strucińską była najtrudniejsza. Bardzo dobra dziewczyna. Daliśmy fajny pojedynek. To, że walczy z odwrotnej pozycji, to mocno gubi Twoje rywalki. Jak to? Jak Ty to czujesz? Myślę, że tak. Właśnie pojedynki z mindfitami często sprawiają problem, nawet w polskim boksie u dziewczyn. No właśnie, jak to jest, bo wiem, że u facetów nie ma dużo mindfitów. Jak jest u dziewczyn? Znaczy u dziewczyn właśnie też nie ma dużo mindfitów, tak mi się wydaje. Nie spotykasz często dziewczyny walczących w odwrotnej pozycji. Nie. A jak Ty sobie radzisz? Jakbyś miała przypomnieć sobie Twoje pojedynki z mańkutami, miałaś takie? Tak, było kilka tych pojedynków. Wiadomo, że trochę ciężej jest moim zdaniem, no ale wiadomo, trzeba wygrywać ze wszystkimi. Dokładnie. Złoty medal, teraz chwila odpoczynku, czy jak to będzie wyglądało? Tak, teraz odpoczynek, tak naprawdę no wakacje, odpoczynek, no i wracamy, później robimy formę na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Meksyku w listopadzie. No właśnie, ten Meksyk będzie najważniejszy po wakacjach. No to trzymam mocno kciuki za formę, aby się wszystko udało, no i będziemy pilnie śledzili, co się będzie działo tutaj z Tobą. Dzięki wielkie. Dziękuję.